Siemka, z tej strony Prasoud i witam was w kolejnym odcinku z Resident Evil 2 Remake. Jak ostatnio pamiętacie, skończyliśmy sobie tutaj. Znaczy, w sumie to nie tutaj dokładnie. Ale będziemy teraz sobie iść w stronę celu, którego... do celu... Aha. Dobra, kolego, ty jesteś spalony. A nie! To były normalne. Więcej miałem mocniejszych. Kurde. A teraz mam jakie? O! Teraz mam takie fajniusie. Nie byliśmy jeszcze tutaj. I jeszcze tu w prawo. No, tu nas nie było. Dlatego trzeba to zwiedzić. Aha, okej. Cyfrowa kaseta wideo USS. Tak myślałem. Ta padaka zasrana. Trudno. Albo jednak nie trudno. Albo jednak nie trudno. Tutaj się cofniemy, bo są naboje. Ale na śmiesznie chodzi po tej wodzie. Claire. Bardzo śmiesznie. Ha ha hi hi, ho 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 ho, ha ha ha. Ej, tu mnie chyba nie było. I od drugiej strony było zepsute chyba, wiecie? Tak coś mi się kojarzy. Tak. Miałem rację. Ale i tak jeszcze będzie gdzieś potrzebna ta korba. Okej. Okej, mam jakiś klucz.
Dobra, a wiem, do czego jest ten klucz. W razie w nie mam żadnego zioła. O! Tu sobie otworzymy. Może nie będzie nam to potrzebne? No i fajnie, wyrzucamy. Do widzenia. Pa, pa, pa. Buziaczki, całuski, całuski. Aha, dobra. Czyli to były w sumie dwa wejścia. Ja wiem, że to są te skurwiele, dlatego chcę sobie stąd uciec. No. Stany w pierdol. Adios, amigos. No i przyszedł. O, ale poszedł. Boże, nic nie widzę. Dobra. Super poszło. Ale. Czy ja będę tu mieć cokolwiek poza pierdolem? Nie mam amunicji do niczego. Mogę sobie wziąć granat, chcę nim rzucić. No i jego to nie rusza. Dobra, może go wyminę. Zatrucie. Dawaj, Claire, nie pierdol. I can breathe, I can breathe, nie.
Kurczę, no to czerwone zioło jest. A nie niebieskie. Jest! To, kurde, chciałem jeszcze to połączyć, ale dobra. Aż mi się przez chwilę przestało oddychać prawie. No nie, no typie, ja nie mam tego, amunicji, weź spieprzaj. Jezus Maryja. Guess I will die. Ta broń strzela przewodami z metalowymi kolcami, które po trafieniu wroga rażą go prądem tak długo, jak masz podniesioną broń. To znaczy przetrzymujesz i skupiasz się na celu. Jednak jeśli użyjesz zbyt dużej mocy, nastąpi wyładowanie, a przewody pękną. Aha. Dobra. Już w sumie nie żyją, tak? Powiedzcie, że tak. Bo ja już nie chcę. No, ty kurwo. Weź się odpierdol. Spadaj, spadaj, spadaj. Kurwa nie. Dobra, trudno. Chuj mi w dupę. Nic nie poradzę. Dobra, wszystko mam. Okej. O, do pistoletu maszynowego to było. O, tu jest.
O nie! Ej, jak wejdę do góry... Jezus Maria... Jak teraz Claire mi zdechnie... To ja kończę odcinek. Ja to skończę poza odcinkiem, bo... To nie jest na moje nerwy, kurwa. Żeby tyle czasu się z grą pierdolić. Ja nie mogę nic zrobić. Mogłem atakować. Oczywiście nie. Mimo tego, że mam mało amunicji, to i tak panuje we mnie oszczędność. To którędy mam iść? Tutaj? Dobra, chyba tędy. Znaczy tutaj przejść. No bez jaj, że jeszcze tu po schodach trzeba się wpierdalać. Ja nie dotrę. Nie ma chuja. Prawie u celu. Jezus Maria, dawaj tą mieszankę. Czekajcie. O. Dobra. Jezus Maria, ciężar z barków zdjęty. Nawet nie wiecie jak bardzo. Ja bym się naprawdę... Nie wiem co bym zrobił. Ale i tak muszę iść jeszcze po jedną ten... Tak, no. Uff, ważne, że Claire przeżyła. Ja bym się załamał psychicznie. Właśnie, zapiszemy sobie. Czekajcie, albo najpierw sobie otworzymy to nagranie wideo. Ciekawe, czy to będzie to samo. Jak Birkin wykrada lek. Aha, i to szczury ogólnie załapały tą chorobę i... Pozarażały guźwa. Dobra, nie będzie tak. Jest pięknie.
Wezmę sobie granaty w sumie. O! Kwasowy. Proszę bardzo. Coś jeszcze? Nie no, już mnie nic chyba nie zatruje. Chyba. Mam nadzieję. Czekajcie. Dobra. Chyba wiem. Chyba. Mam nadzieję, że się nie zgubię po drodze. Nie. Tu jest na kanał. Tak, no. Myślę, że mi wyskoczy kolejny ten skurwiel. Ej, no co jest? Dobra. Myślę, że nie mogę przyzwać na dół. Bo się przestraszyłem. Czekajcie, nie. Tu trzeba jeszcze wejść. To Treatment Facility. O, pociski kwasowe. Super. Właśnie przeładuję sobie. Komora wytrysku. O! Co? Haha, Brian pervert. Ej, nie wiem, gdzie to mnie zaprowadzi. Nie idę tam. Tu jestem. Okej. Okay.
Otworzymy sobie drzwi i będziemy kończyć też. Ten, co się przebudził. Wieża jest obok skoczka. Wieża. Czy my mamy tu jasno do zrozumienia, gdzie jest wieża? Nie, nie mamy. A gdzie jest skoczek? Wieża obok skoczka. Czekajcie. Boże. Dobra, chyba się nagrywa normalnie dźwięk. O, troszeczkę szperałem przy PS5. Ale nic o pionie nie ma. Nie, pion jest na swoim miejscu i koniec, kropka. A skoczek nie jest w miejscu zgodnym z oznaczeniem. Wieża jest obok skoczka, ale nie jest zwrócona w stronę królowej. Poczekajcie. Chwila. Pierdziele, jak to jest skomplikowane. Dobra, idźmy zgodnie z instrukcją. To tak jakby jest skoczek. Wieża jest obok skoczka właśnie. Wieża jest tutaj. Wieża nie jest zwrócona w stronę królowej. Czyli tu będzie król. Czekajcie. Obejrzyj. To jest królowa. A to jest król. Dobierzemy króla. Obok jest nasza królowa. Bierzemy skoczka, wkładamy hetmana. A tu skoczek. Kurde! A już mi tak fajnie to wleciało. Ta, może wieżę i skoczka trzeba zamienić. Dobra, powiedzmy, że tu będzie wieża.
tu będzie ten skoczek. Tu będzie Hetman. A król nie jest. Poczekajcie. Znowu wszystko od nowa. Bo nie doczytałem jednego, czyli drugiego zdania. Się dokładnie nie doczytałem. Dobra. Wieża jest obok skoczka. I sobie tu wkładamy skoczka naszego. Tak jak zgodnie z instrukcją. Tu jest wieża, ale nie jest zwrócona w stronę królowej. Czyli tu będzie król. Chwila, chwila. Poczekajcie. Tu dam wieżę. Poczekajcie. Skoczek przecież może być też po drugiej stronie. Bo to też nie są jego pola. Co my tu mamy? Wieżę? Nie, to powinien być Hetman chyba. A tutaj? Chyba król powinien być. Tutaj powinna być królowa, bo przecież król nie jest obok królowej. No i to chyba tutaj będzie. Jest! Zajebiście. Dobra, powiem tak. Pewnie będzie ten sam boss do pokonania. Idę, mogę się założyć na 200%, że to będzie ten sam boss. Ja tutaj nawet nie mam żadnych wątpliwości. Ani jednej.
Jeśli boss końcowy też będzie taki sam, jak w kampanii Leona, no to będzie głupota po prostu. Tyle powiem. Znowu kwasowe? Naprawdę? Jaja se ze mnie robią. Nie no, kończymy na dzisiaj. Dobra, tak więc słuchajcie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku z Resident Evil 2 Remake.